Cześć, z tej strony Zeus. Zapraszam na kolejną poradę, która będzie zaprezentowana na mapie The Train i będzie polegać na pop flashu, który miałby blindować zawodnika tutaj wcelowanego na dole, który by wybuchał gdzieś tutaj w tym miejscu, tak jak wskazywała wcześniej linia. W szczególności, kiedy na przykład mamy snajpera, który wcelowany jest w pierwsze tempo na dolną część zamku. Równie dobrze może być to też rifler, ale tak jak wspomniałem, ma on na celu właśnie oślepić tego zawodnika wcelowanego w pierwsze tempo dolny zamek. Tak więc, żeby go rzucić, możemy to od razu zrobić na rushu. W pierwsze tempo, kiedy chcemy zająć pozycję właśnie zamku, biegamy tutaj w ten, powiedzmy, w to wejście, w te drzwi i już wtedy najlepiej złapać sobie swój line-up granatu, czyli jak widzimy tutaj ten krzyżyk, no to w momencie, kiedy jesteśmy już na tych stopniach, najlepiej żebyśmy mieli już wcelowanie tutaj w ten krzyż po środku. Wówczas biegniemy i w momencie, kiedy złapiemy się przed tym krzyżem kolejnym z rurek, rzucamy z prawego przycisku myszy granat fleszujący, czyli załóżmy wbiegamy, jesteśmy na wysokości schodków, czyli już mamy ten crosshair, możemy już nacisnąć prawy przycisk myszy i w momencie, kiedy już jesteśmy przed tym krzyżykiem, rzucamy flesza. Flash wybucha w powietrzu, przez co oślepia zawodnika wcelowanego tutaj na dolny zamek. Tak więc jeszcze raz, jakby to zaprezentować, po prostu wybiegając od razu bezpośrednio, czyli mamy line-up. Tuż przed krzyżykiem odwracamy się od flesza i on blinduje zawodnika wcelowanego. To było wszystko, dzięki, do usłyszenia.